powiedzieć. Obejrzeliśmy 10 filmów fabularnych i 4 filmy dokumentalne. Z tego 6 fabuł to premiery i 2 filmy dokumentalne. Publiczność dopisała nam w takim stopniu, który określiłabym dobrym, jeśli chodzi o Łódź, bo Łódź jest ogromnym miastem z olbrzymią propozycją kulturalną, repertuarową, jeśli chodzi o film. Tak więc publiczność dopisała nam dobrze. Charakterystyką tego festiwalu jest studyjność, jego pewna studyjność i spotykaliśmy się z widzami już po projekcjach i rozmawialiśmy. To było bardzo miłe i powtórzyło się to, co było w miastach, w których byłam z filmami w Tykocinie, w Bydgoszczy, gdzież to ja jeszcze byłam, w Rzeszowie, w Zamościu. To wszystko powtórzyło się również w Łodzi i to jest duży sukces tego festiwalu, który jest studyjny. Pani Małgorzata, takie pytanie dość infantylne, no ale trzeba zadać, a po co nam taki festiwal? A po to wam taki festiwal, że jeżeli robicie festiwale o współczesnym życiu żydowskim, to potrzebna wam księga Genezis, czyli to, co było najpierw. Nie można odczytać Nowego Testamentu bez lektury Starego, a jeżeli się odczytuje bez lektury Starego, to już z pewnym, powiedziałabym, już nie odczyta się go w pełni. Natomiast ja pokazuję co? Pokazuję to, co było przed wojną, a czego konsekwencją jest w tej chwili życie żydowskie na całym świecie. W czwartej edycji zobaczymy kolejne premiery i w czwartej edycji zostanie ogłoszony konkurs na filmy dotyczące tematów żydowskich, tematów jidysz. Zasady ogłoszę. Będzie to krótki film, do 20 minut, podejmujący tematy żydowskie, ale to wszystko jeszcze proszę poczekać z tym chwilę, miesiąc lub dwa, bo myślę, że zmienię termin festiwalu, tak żeby wszyscy studenci i niestudenci mogli obejrzeć te filmy, ponieważ dzwonią do mnie i przychodzą ludzie i mówią, że nie mogli tego obejrzeć, ponieważ były wakacje albo jeszcze nie rozpoczął się rok akademicki. Także prawdopodobnie na wiosnę będzie kolejna edycja festiwalu, na który bardzo zapraszam.